Siemaneczko, Siemaneczko, ja jestem Grek i zapraszam Was dzisiaj do nowego filmiku. Dziś, tym razem, jest taki króciutki poradnik dotyczący instalacji gry, a także instalacji, oczywiście, co najważniejsze, modów do tej gry. Chodzi oczywiście o Walheima i nasz serwer Walheima. Jest to serwer bardzo mocno zmodyfikowany i naprawdę, naprawdę konkretnie przygotowany. Oczywiście nie patrzcie w to, że ja mam w tą grę całe 12 godzin. Bo to nie jest ważne, bo to nie ja ją przygotowywałem, tylko osoby, których tych godzin naprawdę mają setki. Pierwsze co to zainstalujemy sobie grę. Jeśli macie tą grę zainstalowaną, i graliście na niej, macie tam jakieś mody wrzucone, ja bym to w sumie usunął całkiem. I zainstalował tą grę na nowo. Dlatego, żeby to była totalnie czysta kopia, a zaraz wam pokażę, jak to zrobić, żeby móc mieć jakby dwie kopie. I grać sobie dalej gdzieś tam na solo, plus do tego mieć dostęp do naszego serwera. Grę mam zainstalowaną, i teraz to najważniejsze, muszę ustawić wersję. W tym yy, u nas na serwerze w danym momencie jest starsza wersja, bo serwer był dosyć długo przygotowywany i teraz jakakolwiek zmiana no nie mogłaby być, ponieważ wszystkie mody nie są zaktualizowane. Dobra, jeszcze raz. Walheim, yy, prawym przyciskiem myszki. Klikamy Właściwości. Wchodzimy w Beta. Następnie tutaj wybieramy Default Old. I wychodzimy ponownie. Walheim się nam aktualizuje i pobiera taką starszą wersję. Jeśli jest to prawidłowo wszystko zrobione, w nawiasie pokaże nam się, że jest Walheim na starszej wersji. Następne co na naszym Discordzie w kategorii, yy, oczywiście, Walheim. Albo pod info serwera, oczywiście w kategorii Walheim mówię, albo chyba w, w mody. Tam na pewno będzie link do pobrania całej paczki modów dla gracza. Ja sobie to już tutaj przygotowałem. Pobranie tej, po, pobranie tej paczki modów. Na razie mam to wrzucone do siebie na Google Dyska. Tu Wiemy. Pobierzemy to jeszcze raz, bo ja to tam kasowałem, i tak dalej, żeby to wszystko wam faktycznie pokazać, jak to ma iść po kolei. Więc pobieramy paczkę MODów, oczywiście ją rozpakowujemy. Fajnie jest zrobione, ponieważ nie potrzebujecie żadnego ani adresu IP, ani nic. Po wgraniu tej paczki już was będzie łączyć praktycznie do nas na serwer. Więc teraz yy, mamy w folderze pobranych oczywiście. Paczkę, którą sobie rozpakowujemy do wypakuj do cala. Paczka została wypakowana, wchodzimy sobie w ten folder, następnie przechodzimy sobie z powrotem na Steam. Mamy biblioteka, swoją grę Walheim, prawy, właściwości. Wchodzimy w pliki lokalne i klikamy przeglądaj. Przenosi nas wtedy, to już możemy sobie zamknąć. Przenosi nas wtedy do folderu, w którym jest zainstalowana nasza gra. Jak teraz zrobić, abyśmy mieli jakby dwie gry? Po prostu klikamy sobie tutaj. Common, cofamy się do folderu zainstalowanych gier. I bierzemy, tak jak mamy walheim, Ctrl C. Kopiujemy, Ctrl V wklejamy. I tą całą grę nam skopiuje. To naprawdę to jest gdzieś z 2 giga, więc przy dzisiejszych grach nie jest to jakiś problem mieć naprawdę dwa tytuły. Mamy Walheim z kopią. Możemy sobie tutaj zmienić na przykład na Walheim Elita lub Uppsala. Jak tam kto woli, może zostać kopia. Ważne, żebyśmy wiedzieli i rozróżniali, które jest które. Wchodzimy sobie to, co skopiowałem, czyli Walheim Elita. I wszystko to, co mamy w folderze, który żeśmy pobrali, kopiujemy i wgrywamy do foldera głównego. To jest tyle. Jedyne, co teraz musimy zrobić, to nie odpalamy tej gry przez Steam, bo ona nam się odpali w wersji właśnie tej wanilkowej. Tu! I ten z oto egzek możemy sobie wysłać do pulpitu. Podpisać sobie go właśnie Valheim Uppsala lub Walheim Elita lub walić mody jakkolwiek chcecie i to jest praktycznie wszystko wystarczy teraz kliknąć oczywiście w ten link link przepraszam w, w tą aplikację egze. jak widzicie w tle już się odpala nam yy, okienko ładowania i odpala się też gra trzeba dać jednak temu też trochę czasu ponieważ no jest tych modyfikacji tu prawie setka Niektórzy stwierdzą, że o Jezu dużo, a to wszystko zależy od gry, na której oczywiście, w którą oczywiście gramy. To zależy wszystko tytułu. Dla jednego tytułu wystarczy 10 modów, to już jest dużo, dla innych 200, to jest dopiero początek zabawy, albo wtedy to już jest konkretny serwer. Także tak to wygląda. Tu oczywiście się to wszystko wczytuje w tle, gdzieś tam, ja tego nie przełączamy, nie ruszamy kompletnie, nic, czekamy cierpliwie aż to się załaduje. Z tego co mi mówiła administracja, która zajmuje się na jakichś tam starszych, słabszych komputerach, to potrafi nawet trwać do 8 minut. Więc... Nic nie klikamy, bo może wyskoczyć Wam błąd, że aplikacja jest zawieszona. Ewentualnie, kiedy wyjdzie Wam coś takiego, że się wyświetli, że aplikacja jest zawieszona, kliknijcie, że poczekaj, ponieważ w tle cały czas włączają się yy, mody. O, właśnie, o! To chciałem właśnie zrobić, żeby zacząłem klikać i osiągnęliśmy właśnie coś takiego, że program nie odpowiada. Więc poczekaj, aż program zacznie odpowiadać. To był efekt tego właśnie klikania. Specjalnie to wywołałem. Oczywiście chcę wam też pokazać tutaj, że zobaczcie te modyfikacje oczywiście się wgrywają, więc ta gra się cały czas uruchamia. I jak widzicie, jak kliknąłem poczekaj, jest complete i już się nam <laughs> uruchamia. Więc nie wyrzuciło, nie skraszowało, pokazało już się logo. No, i to tyle. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to jakiegoś problemu. W razie, gdyby było faktycznie dalej, byście czegoś nie rozumieli, sądzę, że tutaj wyjaśniłem wszystko jak najbardziej i jak najbardziej przejrzyściej się da, po to, żebyście mogli grać modyfikacje. Jeśli oczywiście mody będą zmieniane, znaczy zmieniane, będą aktualizowane, to wszystko będziecie mieli u nas na serwerze Discord w ogłoszeniach, będą też podmieniane. I tak dalej, także tak to wygląda. Tak wygląda w danym momencie, w momencie nagrywania, nasz, yy, nasza strona startowa po wgraniu całej tej naszej paczki. I tutaj jedyne co mamy, proszę bardzo, yy, Fastlink do gry. Wybieramy sobie postać, oczywiście postać, którą wejdziecie na ten serwer. Nie może być to postać wcześniej stworzona, musi być to postać kompletnie nowa. Serwer jest dosyć dobrze zrobiony, więc musi być to postać kompletnie nowa, którą wchodzicie na ten serwer. I tyle. Wybiegł, tworzycie postać, klikamy sobie w fastlinka, tworzycie postać, zaczynacie zabawić się na naszym serwerze. Pamiętajcie też, że jest to serwer z whitelistą. Yy, oczywiście nie ma tu żadnego zdawania WLek i tak dalej. Jest to serwer RP, ale taki delikatny RP bardziej w, w, w czasie eventów. Nie jakoś tutaj nie trzymamy się tego specjalnie mocno. Także zapraszam. Kto nie był, kto jeszcze nie jest u nas yy, na Discordzie, zapraszam. Upsala Valheim. Zapraszamy. Elitagr.pl, tam macie link do Discorda na naszego YouTube'a, na YouTubeie też pod spodem pod filmem macie linka do Discorda, do Facebooka, do strony. Nie będę przedłużał więcej. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w grze i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej lub innej gry. Na razie.